Cześć leśne dziki. Widzieliście w odcinkach taki latający nóż od Pirana jakiś czas temu. Zakupiłem jeszcze 5 takich noży i dzisiaj spróbuję zrobić ze skórki pokrowiec na te noże, taki zwijany. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszamy na odcinek.
Tutaj w każdą kieszonkę wkleiłem takie kawałki skóry, że jak ostrze wejdzie nam tutaj, to będzie się blokować na tej skórze. Zostaje mi oprzeć wszystko ładnie z tymi kieszonkami. Mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie. I na końcu zostanie mi wszycie tej klapki górnej, że jak będziemy sobie wyjmować to ostrze, ten nożyk, to będziemy mogli sobie to przykryć i całość zwinąć. Wszystkie 6 kieszonek przeszyte. Wszystkie 6 kieszonek przeszyte. Przyszyłem również klapkę górną. Teraz czas na pasek i uchwyty. Jeśli chodzi o wszycie paska do zamknięcia całości, będę musiał tutaj ten brzeg również zaszyć i pasek wszyjemy tutaj w międzyczasie. Natomiast uchwyt będziemy wszywać gdzieś w tym miejscu, tyle że od tej strony. Tak, żeby po zwinięciu całości można było złapać nasz paseczek w tym miejscu i przenieść nasz pokrowiec wygodnie. Ok, nasze dziurki na rączkę, na uchwyt są wybite. To podszyjemy tutaj podwójnie i całość przytroczymy tu. I tak samo z drugiej strony zrobimy sobie to w ten sposób. I nasza rączka zaraz będzie doszyta. Zabieramy się za szycie tego. Thank you.
cała ta krawędź musi być obszyta tutaj wzdłuż, więc czekamy jeszcze jakieś półtorej godziny szycia. Koktajl owocowy przyrządzony przez moją żonę, bardzo dziękuję. Wasze zdrowie. Dalej szyję! Dobra, uchwyt przyszyty, ten brzeg również obszyty, zostaje nam doszycie tego paska, którym będziemy spinać całość, tutaj go przyszyjemy gdzieś na środku, będę musiał to zaraz wymierzyć i chyba to byłoby na tyle. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda całość. Powkładajmy nasze noże, bo będę musiał sobie pomierzyć, jak daleko ten pasek sięgnie. Tak jak zaplanowałem, ten szew jest dokładnie w tym miejscu, tutaj gdzie jest przeszycie, żeby zakryło nam lekko to przeszycie pod spodem. No i tutaj będziemy mieli nasz pasek z naszą sprzączką. O! Zaraz zrobimy dziurki, doszyjemy tą klamrę i nasz pokrowiec będzie gotowy.